Wałbrzyskie referendum okazało się nieważne, bo do urn poszło zaledwie 6801 mieszkańców miasta. Organizatorom referendum nie udało się odwołać Wałbrzyskiej Rady Miejskiej i dotychczasowi radni mogą odetchnąć z ulgą i dotrwać aż do końca kadencji. Referendum o odwołanie Rady Miejskiej nie powiodło się i nie dlatego, że mieszkańcy miasta odpowiadali na pytanie, że tego nie chcą, ale dlatego, że frekwencja podczas tego głosowania była bardzo niska. Wyniki referendum nie są zadowalające, jesteśmy w jakimś stopniu zawiedzeni, ale trzeba podziękować tym 7 tysiącom osób, które poszły i tym 230 chyba bodajże jeden osobom, które głosowały za utrzymaniem Rady Miasta Wałbrzycha, którzy niestety podeszli do sprawy demokratycznie, wyrazili swoje zdanie. Aby referendum było ważne, do urn musiałoby się udać ponad 23 tysiące mieszkańców Wałbrzycha, czyli 30% osób biorących udział podczas ostatnich wyborów samorządowych. Wyniki tego referendum Państwo oczywiście znacie. Mogę powiedzieć, że po pierwsze chciałbym podziękować, pogratulować mieszkańcom Wałbrzycha za odpowiedzialność, za rozsądek, mądrość, za wyrażoną w ten sposób troskę o nasze miasto. Właściwie należałoby nad tą kompromitacją spuścić zasłonę milczenia. Ale oczywiście nie jest to tak, że na żywym organizmie miejskim można ćwiczyć swoje awantury kolejny raz bez żadnych konsekwencji. Chcę powiedzieć, że to awanturnictwo ma swój określony wymiar. Po raz kolejny w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wydajemy publiczne pieniądze w ilości, która nie jest bagatelna, bo chcę Państwu powiedzieć, że koszt przeprowadzenia tej awantury wynosi ponad 120 tysięcy złotych. Spośród osób, które udały się na referendum i oddały swój głos, jedynie 231 głosów było za tym, żeby Rada Miejska pozostała w obecnym stanie. Z kolei 6570 osób zagłosowało za tym, żeby odwołać obecną Radę Miejską. Prezydent Wałbrzycha Roman Szyłemy już po podliczeniu wyniku głosowania nie pozostawił suchej nitki na organizatorach referendum. Ten wynik jest klęską, jest kompromitacją, jest po raz kolejny dowodem na to, że Wałbrzyszanie są mądrzejsi. Od środowiska pana Heretyka, pana Lubińskiego, środowiska pana Wilda. Mówiłbym tu o kompromitacji grupy inicjatorów wtedy, gdy kworum osób, a więc te 24 tysiące, poszłoby do wyborów i zagłosowałoby za utrzymaniem Rady Miasta Wałbrzycha. Wtedy moglibyśmy powiedzieć o kompromitacji, że Wałbrzyszanie chcą utrzymania tej Rady. Podobnie wyniki referendum przedstawiały się w niedalekiej Głuszycy, gdzie próbowano odwołać urzędującą burmistrz Alicję Jogorzelec. Jednak w tym przypadku do tego, aby referendum było ważne i aby odwołać Jogorzelec, zabrakło jedynie 300 głosów.